Witamy Państwa z jednego z kultowych miejsc dla każdego kibica futbolu, czyli ze Stadio Santiago Bernabeu. Komentować to spotkanie będą dla Państwa Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski. Mecz Realu z Bayernem, który za chwilę obejrzymy, to w tej chwili spotkanie dwóch największych potęg klubowej piłki nożnej w Europie. No, może dwóch spośród największych potęg, ale rzeczywiście w składach obu zespołów aż roi się od gwiazd. Spodziewamy się galaktycznego spotkania. Padnie w pamięć kibiców. Cristiano Ronaldo gra przeciwko Robertowi Lewandowskiemu. Jak może wyglądać ich rywalizacja? Cóż, Cristiano Ronaldo jest znany z kapitalnych wykończeń akcji. Swoją skutecznością utorował sobie drogę w szeregi najlepszych snajperów ligi. Zaś jeśli mówimy o Lewandowskim, ostatnio naprawdę świetnie się spisuje. W trzech poprzednich meczach zdobył 4 bramki. Uwielbiają stosować pressing już na połowie przeciwnika. Gra przeciwko nim wymaga szybkiego podejmowania decyzji i bardzo dobrej kontroli nad piłką. Inaczej w pośpiechu łatwo o błąd. To prawda, w tym zespole napastnik jest jednocześnie pierwszym obrońcą. Gdy tylko straci piłkę, ma natychmiast doskakiwać do rywala i próbować mu ją znowu odebrać. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu Monachium. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, a więc trener stawia dzisiaj na defensywę. Ideą tego systemu jest wyłączenie z gry zawodników ofensywnych rywali i odcięcie ich od podań. Tempo gry często zależy od defensywnego pomocnika, który kontroluje przestrzeń przed polem bramkowym i rozpoczyna wyprowadzanie piłki. Real Madrid rozpoczyna ten mecz. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Rywal naciska. Przy piłce wciąż Arjen Robben w swoim stylu. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Benzema. Luka Modric. Carvajal. Dobrze, skrzydłem. Może dogrywać. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Miller. Rodriguez. Franck Ribery. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Javi Martinez. No, już blisko pole karne. Franck Ribery. Lewandowski. Javi Martinez. Będzie strzelał. Ładnie uderzył, ale niecelnie. Techniki mu odmówić nie można, ale celownik trzeba przesunąć minimalnie w bok. Toni Kroos, Luka Modric, Modric, Kroos, ładnie tutaj zastawia się od rywala, no zastanawia się czy nie strzelać, wciąż Modric, trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił, brawa za to przejęcie w polu karnym, Robert Lewandowski, no, mogą teraz skarcić rywali. Javi Martinez. Casemiro. Javi Martinez. Ribery. Strata, co zrobi przeciwnik? Kroos. Dobra wymiana podań. Karim Benzema. Out. Real Madrid wznowi grę.
Casemiro. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Wciąż Modric. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Luka Modric. Real Madryt teraz atakuje. Luka Modric. Toni Kroos. Wciąż Toni Kroos. Toni Kroos. Modric. Ładna akcja skrzydłem. Jest teraz szansa na dośrodkowanie. Długa seria podań w środku pola. Przeciwnik nie może odebrać im piłki. Karim. Modric przed szansą. Robert Lewandowski. Gareth Bale. Benzema. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Casemiro. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Miller. Rodriguez. Alaba. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Karim Benzema. Teraz Cristiano Ronaldo. Javi Martinez. Ribery. Javi Martinez. Franck Ribery. No, z tego miejsca można strzelać. Znowu celne podanie tego zawodnika. Wymieniają piłkę między sobą. Casemiro. Kroos. Toni Kroos. Królewscy wyprowadzają atak. Zostawił za sobą trochę boiska. Mocne, niskie podanie w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Gareth Bale. Franck Ribery. Ma wsparcie. Jak to rozegra? Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Rodriguez. Miller. Ładna dwójkowa wymiana piłek. A teraz Robben. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Marcelo. Casemiro. Carvajal. Benzema. Blisko pole karne. Może strzelać. Franck Ribery. David Alaba. Alaba. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Toni Kroos. Carvajal. Casemiro. Modric. Blisko już do bramki. Dobrze, wygrał to starcie. Luka Modric. No, widać wyraźnie, że nie zamierzają grać wysokim pressingiem. Luka Modric. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Podaje z powrotem. Franck Ribery. Javi Martinez. Ładnie wymieniają podania. Javi Martinez. Thomas Müller. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Teraz Müller. Javi Martinez.
Jest coraz bliżej bramki. Javi Martinez. Müller. Zdecydował się na strzał. Wybijają teraz do przodu. Ładnie główkuje. Czy będą prowadzili? Robben. Robben. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Zidane zły, ten mecz zupełnie im się nie... I mamy otwarcie w tym meczu, 1-0. Sergio Ramos. Marcelo. Robert Lewandowski. No, może być groźnie. James Rodriguez. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. W powtórce będzie widać, jak czysto trafił tę piłkę. Fantastyczna technika, świetne uderzenie, piękna bramka. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Modric. Kroos. Thomas Müller. Robben. Dobra pozycja do oddania strzału. Kimmich. Javi Martinez. James Rodriguez, Ribery przed szansą. Ajajajajaj, kompletnie spudłował. Z takiej odległości technicznym strzałem powinien bardziej zagrozić bramce. Fatalnie się zachował w tej sytuacji. Luka Modric. Benzema. Jest przejęcie i mają szansę. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Oddaje strzał. Ale zły na sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No, żałuję, bo miał sytuację na strzelenie bramki. Alaba. Frank Ribery, prostopadle do partnera. Mocne, niskie podanie w pole karne. Modric. Blisko pole karne, może strzelać. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Świetna obrona. Toni Kroos. Rozpoczynają kontratak. Cristiano Ronaldo teraz. Do Bale'a na dalszy... Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Kimmich. Jerome Boateng. Próbują rozegrać po skrzydle.
Ronaldo. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Kolejna ważna obrona, tym razem pewniejsza, piłka w rękach. Pięknie zgrywa głową do partnera. Karim Benzema. Świetna akcja w obronie. Musi uważać, rywal blisko. Toni Kroos. Casemiro. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Robert Lewandowski. Jerome Boateng. Robben. Javi Martinez. No, już blisko pole karne. Zdecydował się na strzał. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Luka Modric. Ładnie wymieniają podania. Toni Kroos. Luka Modric. Karim. Prostopadłe podanie od Karima Benzemy. Javi Martinez. James Rodriguez. Rodriguez. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Carvajal. Modric. Benzema. Piłka przerzucona do Lewandowskiego. Ribery przyjmuje za linią obrońców. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Luka Modric. Podaje z powrotem. Kroos. Benzema. Karim Benzema. Modric. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Karim Benzema. Piłka posłana w pole karne. Czy dojdzie do niej Cristiano Ronaldo? Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Toni Kroos. Ma wsparcie partnerów. Modric. No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Fantastycznie! Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Varane. Kroos. Luka Modric. Niestety stracił piłkę. Miller. A teraz przy piłce Robben. Robert Lewandowski. Strata, co zrobi przeciwnik? Modric. James Rodriguez. Blisko pole karne. Casemiro. Carvajal. Dobrze prowadzi piłkę. Rozejrzał się, nie chce grać sam.
Piłka na dalszy słupek. Zbyt głębokie dośrodkowanie. Jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Miller. Arjen Robben. Robert Lewandowski. I sędzia przyznaje rzut rożny dla Bayernu. Krótko do kolegi. James Rodriguez uderza. Tym razem nie udało się trafić. Ale gra dzisiaj znakomicie, jest naprawdę groźna. Przy piłce Robben. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. James Rodriguez. Javi Martinez. No, z tego miejsca można strzelać. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Toni Kroos. Robben. Robi się niebezpiecznie. Dobre, ofensywne wyjście. No, fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. Bardzo nieładny faul. To jest oczywiście czerwona kartka. W pełni zasłużona moim zdaniem. Kara indywidualna, a zespół też może być ukarany, bo pozycja dogodna do zdobycia bramki. Zmieniony zostaje Benzema. Ładnie wyskoczyli zawodnicy w murze i zablokowali piłkę. Gareth Bale. Carvajal. Przejęli piłkę, popatrzmy. Lewandowski. A teraz Ribery. Ribery centruje. I nie ma gola. Piłka obok słupka. Ładnie się złożył, dobrze uderzył głową, zabrakło naprawdę niewiele. Kroos. Casemiro. Toni Kroos. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Lewandowski. Casemiro. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. James Rodriguez. Alaba. Teraz Ribery. David Alaba. A teraz Ribery. James Rodriguez. Ma czas i miejsce. Dogrywa nieco za siebie. Boateng. Blisko pole karne, może strzelać. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Robert Lewandowski. Ribery przed szansą. Spalony. Szkoda tej szansy. Bale ma teraz mnóstwo czasu i miejsca. Piłka w pole karne. No, wypiąstkował w pole. Toni Kroos. Strzela! Strzał, ale prosto w rywala. No, ładne zgranie głową do kolegi z drużyny. No, zastanawia się, czy nie strzelać.
No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Luka Modric. A teraz przy piłce Robben. Kimiś. Luka Modric. Real Madrid teraz atakuje. Cristiano Ronaldo w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Piłka poza boiskiem i rzut rożny dla Realu. Nie może zaznaczyć swojej obecności na boisku Cristiano Ronaldo. Rzadko zdarza się, żeby Portugalczyk był aż tak niewidoczny. Istotnie, zupełnie nie tego się wszyscy po nim spodziewali. Miał pokazywać się z przodu, strzelać bramki, a tu przegrywają. Patrząc na widoczne właśnie na Państwa ekranach jego kontakty z piłką, widać wyraźnie. Ronaldo strzela! Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Interesująco zapowiada się ta akcja. Arjen Robben, James Rodriguez, uderzenie Millera, strzał, ale szansa Robbena. Niestety nie ma gola, piłka odbita od słupka, wraca na murawę. Toni Kroos. Kroos. Modric. Blisko już do bramki. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Lewandowski. Sergio Ramos. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 2-0. A jak twoim zdaniem spisał się James Rodriguez w tych pierwszych 45 minutach? No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Na madryckim Estadio Santiago Bernabeu już wszystko gotowe do wznowienia gry po przerwie. Zapraszamy. Blisko pole karne. Dobra interwencja obrony. Ribery. Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Alaba na skrzydle ma trochę przestrzeni. Lewandowski! No nie, to nawet nie było blisko bramki. Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spudłować? Fatalny kiks. Casemiro. Toni Kroos. No, może być groźnie. Ależ okazja Modricia. Tak, był spalony. Sędzia podnosił chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Mamy powtórkę tej sytuacji. Tak, zawodnikowi wydaje się, że nie był na spalonym, ale sędzia prawidłowo podniósł chorągiewkę. Javi Martinez.
Robert Lewandowski. Miller. Przeciwnicy. Królewscy wyprowadzają atak. Ładna akcja skrzydłem. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. No, zastąpił bramkarza. Robert Lewandowski. Robi się niebezpiecznie. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Gareth Bale. A teraz przy piłce Robben. Lewandowski. Casemiro. Carvajal. Rodriguez. Oliveri. Javi Martinez. James Rodriguez. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Luka Modric. Carvajal. Gareth Bale. Luka Modric. Casemiro. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Przejęli piłkę. Toni Kroos. Znakomicie zasłania piłkę. Rywale dwoją się i troją. Luka Modric. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Casemiro. No chyba nie sądził, że zdobędzie bramkę z tak daleka. Cristiano Ronaldo. Real będzie miał teraz szansę na bramkę. Rzut z autu w pole karne. Za chwilę królewscy dokonają zmiany gracza. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Marcelo. No, widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Luka Modric. Udanie broni, piłka cały czas w grze. No, musi uważać. Javi Martinez. Robben. Rozciągnięcie gry, podanie na skrzydło do Cristiano Ronaldo. Kroos. Sergio Ramos. Dobra pozycja do oddania strzału. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Robert Lewandowski. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Luka Modric. Ładnie tutaj zastawia się od rywala. Dobrze, nie daje drużynie przeciwnej przejąć piłki. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Marcelo. Casemiro. Luka Modric. Real Madrid teraz atakuje. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Luka Modric! Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Cristiano Ronaldo. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Arjen Robben. Kimmich. Thiago. Franck Ribéry.
Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Rodriguez. Niecelne podanie i teraz rywale wznowią grę wrzutem z autu. Luka Modric. Toni Kroos. No, może być groźnie. Marco Asensio. Ważne, że nie jest osamotniony. Piłka na dalszy słup. Zbyt głębokie dośrodkowanie. Jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Robben. Teraz Miller. Thiago. Odegrał ponownie piłkę. Thiago. No, z tego miejsca można strzelać. Cały czas Thomas Miller. Ribery. Uderza Thomas Miller. I będzie rzut rożny dla Bayernu. Krótko rozegrany rożny. James Rodriguez. Będzie strzelał. Casemiro. Kroos. Kolega oddał piłkę Kroosowi. Real utrzymał się przy piłce. Sędzia słusznie puszcza grę. Musi wyjaśnić sytuację. Thiago. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Robi się niebezpiecznie. Osłania piłkę. Świetnie mu idzie. Dobre zagranie do Müllera. Robben. A teraz Ribery. Ribery! Ribery przed szansą. Gol! Mamy bramkę. Co za emocje! Fantastyczny strzał po ziemi. Przy takim uderzeniu bramkarz zazwyczaj niewiele może zrobić. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Bramkarz próbował, wyciągnął się, już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki. Trenerowi już chyba brakuje słów na dzisiejszą grę zespołu. Szykuje się niezła bura w szatni. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Kroos. Toni Kroos. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Wciąż Toni Kroos. No chyba nie sądził, że zdobędzie bramkę z tak daleka. Zupełnie nieudany strzał. Niby mierzone uderzenie, ale sami państwo widzieli. Bardzo słabo. Technika jak u Drwala. Chociaż to też nie najlepsze porównanie, bo siły to tam też nie było. Casemiro. Luka Modric. Kroos. Królewscy wyprowadzają atak. Posyła w pole karne. Mocne podanie przy ziemi. Alaba. Rodriguez. Ribery. Luka Modric. Real Madryt teraz atakuje. No przejął, ale nie opanował piłki. Franck Ribery. Casemiro. Luka Modric. Kroos. Dobra pozycja do oddania strzału.
Bramkarz pewnie interweniował przy tym strzale z daleka. Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Thomas Müller. Blisko już do bramki. Dośrodkowanie w pole karne, jest tam Arjen Robben. Marcelo. A teraz Cristiano Ronaldo. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobrze. Okazja Lewandowskiego. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać. Carvajal. Marco Asensio. No, już blisko pole karne. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Lewandowski. Robert Lewandowski ma miejsce na skrzydle. Uderzenie Müllera. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Piękna bramka, podkreślająca ich przewagę na boisku. Nie tak łatwo jest wykorzystać przewagę liczebną, gdy przeciwnik mądrze się broni. Im się udało. I jeszcze jedna bramka, powiększają przewagę. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Pomału zaczynamy zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwnika. Trener już pewnie myśli nad cierpkimi słowami, którymi zruga swoich podopiecznych po zejściu do szatni. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Sergio Ramos. Przejęli piłkę. Thiago. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Müller. Rodriguez. James Rodriguez. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Cristiano Ronaldo. Jest faul ze strony Bayernu Monachium. Trener Realu przeprowadzi teraz zmianę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Robben na skrzydle ruszył do przodu, widzi więcej niż inni. Kimmich. Casemiro. Marcelo. Ryzykowna, ale udana interwencja. Sergio Ramos. Toni Kroos. Casemiro. Blisko pole karne. Marco Asensio. Zbliża się do pola karnego. Ronaldo. Lewandowski. Thomas Müller. Franck Ribéry. Ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. James Rodriguez. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Cristiano Ronaldo. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Thiago. Dobrze, nie daje drużynie przeciwnej przejąć piłki. Kovacic. Toni Kroos.
Ależ ładnie zasłania piłkę Cristiano Ronaldo, czekając na wsparcie. Cristiano Ronaldo w pole karne. Strzał głową go nie, ależ obrona fantastyczna. Gospodarzy dzieli dzisiaj od przeciwnika przepaść. Szanse na wygraną są już praktycznie zerowe. No, posłuchaj, Darek, co się dzieje na trybunach. Całkiem zamilkło. Kovacic. Marco Asensio. Królewscy wyprowadzają atak. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Lewandowski. Kimiś. Rodriguez. Miller. No, z tego miejsca można strzelać. Thiago. Teraz Miller. Nie jest sam. Thiago. James Rodriguez. I Lewandowski. Robben. Teraz Robert Lewandowski przy piłce. Strzał Milena. Piękna interwencja. Real Madrid. Po tym faulu rzut wolny. Niewiele już do końca. Zmiana w drużynie Bayernu Monachium. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Rodriguez. A teraz Robben. Thiago. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Robi się niebezpiecznie. Marco Asensio. Ronaldo. Ależ okazja, Ronaldo! No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Bayern rozpocznie od rzutu wolnego. Rodriguez. Miller. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Marco Asensio. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. I Asensio! Zupełnie nieudany strzał. Niby mierzone uderzenie, ale sami państwo widzieli. Bardzo słabo. Technika jak u Drwala. Chociaż to też nie najlepsze porównanie, bo siły to tam też nie było. Miller. Rodriguez. Przyjął i odgrywa z powrotem. Marco Asensio. No, może być groźnie. Ma szansę na dośrodkowanie. Wrzutka do Ronaldo. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Jest zmiana w Bayernie. Kroos. Kovacic. Ładnie zasłania piłkę. Rywale muszą się bardziej wysilić. Casemiro. Sergio Ramos. Już blisko pola karnego. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Oszukał obrońcę. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. Dobrze, nie daje drużynie przeciwnej przejąć piłki. Robben. Miller. Grają krótkimi podaniami, nie oddalając się od własnej bramki, żeby nie oddać piłki rywalom w tych ostatnich minutach. Boateng. Zbyt mocny lob. Tam już nikt nie dojdzie do tej piłki. Rywal atakuje Krosa. Kovacic.
Kroos. Marco Asensio. Królewscy wyprowadzają atak. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Kimmich. Franck Ribéry. Arjen Robben. Miller strzela. Gol dla Bayernu. Przepiękne uderzenie, po którym piłka odbija się od poprzeczki i wpada do siatki. Miał trochę szczęścia. Bałem się przez chwilę, że piłka wyjdzie w pole, ale zdecydowanie zasłużył na tę bramkę. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt burzowo. Kovacic. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Carvajal. Real Madryt teraz atakuje. Piłka posłana w pole karne. Czy dojdzie do niej Cristiano Ronaldo? W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Sandro Wagner. Ribery ma na skrzydle mnóstwo miejsca. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Robben. Za szybko stracili. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Wagner. Ale szansa Thiago. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Kapitalny strzał. Popatrzmy, tuż nad ziemią. Jak widać, bramkarz nie dał rady zatrzymać piłki. Są dzisiaj dla rywali bezlitośni. Lada chwila arbiter zagwiżdża po raz ostatni, a oni znów strzelają. Zasłużyli na tę bramkę, zgodzisz się, Jacek. Od pewnego czasu ich zwycięstwo było pewne, ale nie spoczęli na laurach. Ten gol w doliczonym czasie to taka wisienka na zwycięskim torcie. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tego meczu. No, rzadko widujemy takie wyniki w meczach towarzyskich. Tak, rzeczywiście, grali jakby było to spotkanie o punkt. A co powiesz o dzisiejszej grze Thomasa Millera? Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Zaś w przypadku Cristiano Ronaldo, to nie będzie dzisiejszego spotkania wspominać zbyt dobrze. Może gdyby jego drugi strzał trafił światło bramki, końcowy wynik meczu wyglądałby zupełnie inaczej. Teraz jednak schodzi z boiska jako pokonany. Ładnie główkuje. Czy będą prowadzili? Robben. Robben! Ładnie główkuje. Czy będą prowadzili? Robben. Robben! Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy na...
Słyszę chyba. Słyszę. Halo? Halo? Okej, lecimy. Dobra. Patrz, rzuty karne, ja tego nie lubię. Gol. Może leci. Lecimy. Witają Państwa z komentatory Paweł Rozlecki. Paweł. Dzisiaj 31. kolejka. Dzisiaj Bundesliga, kolejny mecz, 31. kolejka. Bayern Borussia zagra dzisiaj z Bayern Leverkusen. Tak się prezentuje tabela, klasyfikacja generalna. Bayern prowadzi w klasyfikacji generalnej 75 punktów. Puchar zdobyty przez Bayern w 1000. Mario Mario Gomez i Jurwart strzelił 8 bramek, ale Mario Gomez to 2 bramki w poprzednich spotkaniach. I zobaczymy, ten pojedynek będzie ciekawy. Kto? Nie! Zobaczymy, ten pojedynek. I oto skład Bayern Borussii Dortmund. Kibice czekają na ten mecz, proszę Państwa. I oto skład Borussii Bayern Leverkusen. Tutaj widzimy zawodników Bayern Leverkusen. Zaraz rozpoczniemy mecz. Sędzią Mero Sandra. I rozpoczynamy. Proszę Państwa. Bayern Leverkusen przejmuje piłkę na lewo, a tak Bayern Leverkusen. Jednak przejmuje Borussia Dortmund, Piszczek. Sam Bayern Leverkusen. Co to? Mario Gomez. Neuer biegnie. Jak się nazywa? Puszter! Mario Gomez! Jeszcze Mario Gomez! Darno! Co to było? Chyba to był on! Tak! Dobrze był jest! Neuer to był! Dobrze był je? Neuer? Chyba tak! Dobrze był je! Neuer strzelał! Rzut rożnego. I dośrodkowanie słabe. Rzut autola. To Spiszek. Darur. Sparo. Jednak to. Co ja gadam? Ardans. Niestety gola! Proszę Państwa, tak blisko Bayern by prowadził 1-0. Nie ma niestety gola! Arias. Hazard. I nie ma gola! Zabrakło
Nie położył się najlepiej i to zbyt niezwykle został w tej bramce. Słyszę. Gomez. Szmachem. Piszczek. Mario Gomez. Dorku. Gomez. Piszczek.
Leszek. Wysokówka. Już pieczę. No nie, jednak tutaj musi być jakiś paulet w tym dniu. Zamiast. No daj mi ekstra. Filip Aszerwan. Jednak złe danie do kiszczka podaje. Prawie kochane. Ej! I działa. Już. I też nie chcę. Ja już nie chcę Mario Gomez. No nie chcę już wujek. No nie chcę już. Tego, to. Wyczony. Nie, wyczony. Przegrał z Bayernem 6-0. Kuzem przy piłce i popchnięcie podanie. Niestety rzut z autu. I popchnięcie podanie. Moment. Nie traci. Filip Aszerwan zablokowany strzał. Jeszcze dobitka! Mamy bramkę! Czoskie samy tego Bayer! Strzela 1-0! Trybuny szaleją! Co za bramka! Jest 1-0.
Super jednak Gomez! Coś się odmieni. Mamy zablokowanie. Leverkusen pod szansą na gola. Zablokowany i rzut autula po Borussii Dortmund. Gomez. Co to jest? Lepają się Leverkusen. Jeszcze ma szansę jakoś na wyrwolenie tego spotkania. I gooo! Mają Leverkusen! 2-1! Odrabiają te straty! Jest to jeszcze! Muszą odrobić jeszcze jedną bramkę! Tak trzymać! To jest jego! Czy odrobił te straty? W tym meczu. I to się włączyło. Włączmy znowu. No włączmy mikrofon. No nie chcę. To się włączyło. No włącz mikrofon. Chyba koniec tej pierwszej połowy. To jest 2-1 i kibice są niezadowoleni po jednej bramce. Musi być jakiś fał, ale sędzia nie zauważył. No jest! No jest! I rzut rożny dla Bayern. Powtórkę zobaczcie tego strzału. I zobaczymy, czy uda im się na 3-1. Rzut rożnego. Znowu się wyłączyło. Znowu się wyłączyło. No pomóż, złącz mi. I patrz, zero. Nie.
Leverkusen! Leverkusen jak zablokowany z krożny. Ostatnie sekundy pierwszej połowy tego meczu. Zobaczymy, ile sędzia dojczy czasu gry w tym meczu. Już coraz mniej czasu. Bayer Leverkusen chce objąć prowadzenie. Bayer Leverkusen! Leverkusen! Niestety, miał tam wielki strzał. Ej, włącz moje! No włącz mi! I... już nie było w okolicy pierwszej połowy. Doliczony czas 5 doliczony czas 5 minut do zakończenia pierwszej połowy spotkania. A już nie słyszę. I to słyszę. Na chwilę to będzie już najlepiej koniec tego meczu, bo Bayer nie wypuszczył. Czy da radę wygrać? To jest zwycięstwo, proszę Państwa, w tym meczu. Chcę chyba naprawdę już za 5 minut dodane koniec tej pierwszej połowy, ale jeszcze Neuer i rzut autu dla Bayernu, bo tak. Bo Rosji niestety przebaczył. Schumacher, Neuer, Philippe Achelman i co to jest za strzał? Chyba chciał jakiegoś kibica uderzyć. Na trybunę, proszę Państwa. W tym meczu. Naprawdę, to się dzieje. Już powoli zbliżam się końca tej pierwszej połowy spotkania. Jeszcze będzie się dziać w tej pierwszej fazie połowy. Jeszcze. Jednak będę kuzyn przejmuje piłkę. Mordarem. Leverkusen jeszcze przejmuje, jeszcze się nie daje. Czy zdąży przed końcem pierwszej połowy? Leverkusen! Bayer Leverkusen! Nie ma bramki jeszcze! Będzie rzut rożny przed końcem tej pierwszej połowy. I rzut rożny przydaje im prowadzenie po pierwszej połowie. Czekają wszyscy na ten rzut rożny, czy będzie wykonany. Zły rzut rożny, proszę Państwa. Już nie, Kubo, koniec. Koniec tego spotkania, sędzia zobaczył zegar. Koniec tej pierwszej połowy, wynik 2-2. Ja się z Państwem żegnam, widzimy się w drugiej połowie spotkania. Ale Mario, no jest. Przejął dwa bramki dzisiaj.
do Jastrzów i zobaczymy, co się stanie w drugiej połowie po przerwie. I zobaczymy, co się stanie po przerwie tego meczu. Witam Państwa z powrotem. Druga połowa 2-2. Bayern Leverkusen, Bayern Monachium. Co będzie się jeszcze działo w tym meczu? Leverkusen przejmuje piłkę. Leverkusen! Nie ma bramki! By już było 3-2 i Leverkusen by odbijało prowadzenie. Proszę Państwa. Ależ będzie się działo w tej drugiej połowie. Te karne to będzie naprawdę trudno. W tym meczu. A jak chcecie grać, to zostawcie gra. Ale jednak Bayern przejmuje. No je. Filip Aszerwan, jeszcze piłka. Schumacher. Filip Aszerwan, znowu ten koleś. Schumacher. Filip Aszerwan, Neuer. O, tutaj musi być jakaś kara śmierci i zabiegł. Ani rzucał to. Ja bym był Leverkusen w tym spotkaniu. Proszę Państwa. W tym meczu. Poczujcie moc. Bundesliga. I jednak. Chyba byłaby tutaj już żółta kartka, Bayern Monachium! Jeż! To był Neuer, tak blisko 3-2. Będzie się dziać jeszcze w tej drugiej połowie spotkania. Myślę, że Neuer gra dzisiaj lepiej, ale strzelił te dwa ramki. To muszą wyjść na prowadzenie, aby nie pozwolić Leverkusen zwycięstwa w tym meczu. Przekonamy się, co się jeszcze stanie w tej drugiej części połowy. Mario Gomez. Noje. Jednak tutaj nie ma faulu. I se sędzia pozwala grać. Bayern Leverkusen nadal przy piłce. Bayern Leverkusen. Hazard. Leverkusen jednak słaby. Nikogo nie było przy podaniu. I jeszcze Leverkusen przyjmuje. Leverkusen. I nie ma bramkarz. Broni ten strzał. Proszę Państwa. Jeszcze Leverkusen ma piłkę. Leverkusen jeszcze! I jeszcze strzał! I nie ma gola. Chciał jakiegoś kibica uderzyć na trybunę. W tym meczu, proszę Państwa. Leverkusen jeszcze! I jeszcze strzał! Najlepiej strzał mał burger od Leo. 5-10, proszę Państwa. W tym meczu. Leverkusen przejmuje. Neuer. Podanie do... Neuer. Piszczek. Jednak złe podanie. Nie było... Jeszcze tutaj Leverkusen przejmuje. Borussia wygrała z Realem w Lidze Mistrzów 6-0 w półfinale tego meczu. Borussia z Romaszą gra albo z Liverpoolem w drugim półfinale, jak wygrała Barcelona.
Barcelona miała tyle zwycięstw, ale odpadła w tej lidze. I co mamy się spodziewać, jak tak grają? Bayern jeszcze i jeszcze. Co to było? To szał. Bo się... Jeszcze jest. Tak byśmy dali. Dalibyśmy. Koksa. Tropek. Aszelwa. Filip Aszelwa jeszcze na piłce. Neuer przy piłce. Neuer. Gomez. Mario Gomez. Czy zdecyduje się na strzał? Chyba nie chciał się zdecydować i przyczynił na piłkę. Zablokowany i rzut z autu. Zmiana w drużynie reprezentacji Bayernu. Jest remis. I Bayern wykorzystuje też tą zmianę. Proszę Państwa. Bayern przejmuje piłkę. Bayern. Jednak niestety tracą piłkę. Bayern. Filip Aszelwan. Jednak co on zrobił za klapę? Bayern Leverkusen. Jednak co on zrobił? Co to był za podanie, proszę Państwa, w tym meczu? Kibice już czekają, aby Bayern się obudził. I znowu to zwycięstwo. Filip Aszelwald. Filip Aszelwald! Nie ma gola. Proszę Państwa, w tym meczu i bramkarz wybije z piłki. Jakieś tutaj Leverkusen, ale strata! Neuer! Neuer ma piłkę. Ej, gol! Ej, gol! Leverkusen przejmuje piłkę, proszę Państwa. Leverkusen. Jednak strata piłki, proszę Państwa. Adamałysz. Do kogo mówisz? Do Adama, który zdobył apopiny! Ależ tutaj jeszcze się będzie działo, jeszcze remis. Ej, mówię, ktoś napisał ktoś, jakieś buźki. Ja napisał buźki, więc pozdrawiam go. Leverkusen, proszę Państwa, będzie jeszcze miał okazję do strzelenia bramy. Jednak strata piłki Bayern. Już do końca spotkania pozostało 50 minut. Pół godziny jeszcze do meczu. Jednak Piszczek przejmuje. Piszczek. Piszczek jest... Mario Gomez. Proszę Państwa. Nie wyłączasz. Niech do komentatorów. Co ty robisz? Gramy dalej. Co ty robisz? No, come on. SOS. Gramy dalej. I wracamy. Leverkusen jednak słabo chyba nie.
Nikt mi zmienił kamerę. Mario Gomez. Bayer. Stop. O, znowu ktoś napisał jak Gustian. Schumacher. I kolejne zmienienia w reprezentacji. I Filip Aszerman się żegna. W tym spotkaniu, proszę Państwa. 65. minuta spotkania. I rzut z autu dla reprezentacji Bayernu. I bramkarz wybije to z piłki. Nie. Co ty gadasz, wujak? Elo. Bayern przyjmuje. Co jest? To się włączyło. Dlaczego się włącza? Bayern nadal przy piłce. No naprawdę, tutaj Piszczek przejmuje. Wszyscy przy... Ale jeszcze Neuer! Neuer! Podanie do środkowania! Co? Nie. Czy jakiś... No chyba to on dośrodkował. Chyba, proszę Państwa. Gomez. Piszczek. Bayern mistrz przyjmuje. I nie ma gola, to już by było prowadzenie 3-2. I wujek mówi, że będą rzuty karne. I spalony zawodnik zbyt szybko pobiegł do piłki. I on jest już tam. I czekamy już powoli na te karne. To dał zwycięstwo. Nie ma gola. I rzuc autu dla Bayernu. Bo jestem sam już. Proszę Państwa, tutaj jeszcze będzie się dziać w tym meczu, proszę Państwa. Bayernu. Mario Gomez. No jednak strata piłki. Dobry kuzyn przyjmuje Hazard. Leverkusen nadal już chce już objąć te prowadzenie. Leverkusen. Jeszcze piłka Leverkusena. Jednak tutaj puku. I mamy kontuzję, proszę Państwa. Czy to musi być rzut karny, proszę Państwa? W tym meczu, proszę Państwa. Ale niestety... Bayern przyjmuje. Piszczek! Nie ma gola. Proszę Państwa, stresuje się, proszę Państwa. Już czekamy na ten zakończenie meczu, na karne. Na ten mecz. Jednak reprezentant... I lewy kuzyn ma niestety kontuzję. To może się dziać jeszcze. Proszę Państwa. Proszę Państwa, Mario Gomez. Gomez jednak przejęli piłkę lewy kuzyn. Ozar. Podanie do lewy kuzyn jeszcze ma piłkę, proszę Państwa. Jeszcze lewy kuzyn. Lewy kuzyn! Podanie do lewego żurnala i słabe podanie. Piszczek wybija na rzut, na aut. Przepraszam. Leverkusen nadal przy piłce.
Leverkusen, Leverkusen! Leverkusen! I... Tak! Od słupka! I Leverkusen obejmuje Broa Zegę! Coś niesamowitego! Co tu się dzieje? Nie stój z tym pewno zwycięstwo, ale już się wziamy, tak trzymać! To za niesamowita bramka od słupka, proszę Państwa! Na tym meczu! To się strzelek telewizy, proszę Państwa! Ależ to jest strzał! Wszyscy panie Leverkusen się cieszą na tym meczu, proszę Państwa! On chyba jak robi, chyba jak ja! I 3-2 w tym meczu! Bayern musi odrabiać te straty! Proszę Państwa! Aby wygrać ten mecz, to trzeba 3-4. Bayern, Mario Gomez. Neuer! Gol! O kurka! Jezus! Co tu się dzieje? Najpierw prowadzenie i remis! Co tu się dzieje? Chwiali szaleją! Miliony tysięcy panów wszystko i to jest za mecz dzisiaj, to jest historia tego meczu. 3-4. Ależ Neuer trafił tą bramkę, która dała remis i mamy 3-3 w tym i Neuer ma hat-tricka! W tym meczu, proszę. I zabiera piłkę do domu. Ale Leverkusen się nie daje. Leverkusen jeszcze się nie daje! Leverkusen! I obronił bramkarz. I mamy faul! Proszę Państwa! I rzut wolny dla Bayernu, proszę Państwa! Jednak słaby wolny! Leverkusen! Strata piłki! Bayern przejmuje! Jednak strata piłki! Bramkarz wybija! Bayern jeszcze przejmuje, jeszcze się nie dają. Ostatnie sekundy. Piszczek! Wybita piłka. Jeszcze do zakończenia tej pierwszej połowy, do drugiej połowy, 21 minut. Jednak trener planuje zmianę. Jest remis i muszą trener odrobić temu zwycięstwo. Państwa, Bayern przyjmuje Mario Gomez. Mario Gomez dzisiaj nie strzelił żadnej bramki chyba w tym meczu. Proszę Państwa, Bayern przejmuje jeszcze piłkę. Neuer! Proszę Państwa, Bayern przejmuje piłkę. Mario Gomez! I Leverkusen... Nie, jednak Bayern stracił piłkę i znowu ma piłkę. Piszcze! Bayern ma piłkę. Neuer. Jednak podaje do swojego kolegi z teamu. Hallorda! I nie ma gola, to już było prowadzenie zwycięstwo. Zmiana w reprezentacji Bayern Leverkusen. Trener daje remis. Czy to będzie zwycięstwo na tym ustawionym? Ten mecz
Puszpa, już do zakończenia pozostało 15 minut tego meczu. Dzisiaj. Ten mecz, słuchajcie, ja te mecze lubię komentować. Leverkusen traci. Mamy rzut karny! Czy to był rzut karny? Żółta kartka! Żółta kartka! Powtórkę zobaczmy tego faulu. I rzut wolny niestety. Chyba nie było karnego. I Leverkusen traci piłkę. Jeszcze już za 14 minut ten koniec. I spotkamy się w pierwszej części dogrywce. Leverkusen! 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 Leverkusen jeszcze chce strzelić! Leverkusen! Leverkusen! Gol! To moje prowadzenie! Czy to będzie zwycięstwo? Czy wygrają ten mecz? Nie jesteście co zwiedzą, ale tuż jeszcze 5 minut tak trzymać! Coś niesamowitego na tym spotkaniu! To jest naprawdę ciekawy mecz! 4-4 dzisiaj! Ależ tutaj się dzieje w tym meczu, Bayern przyjmuje! Leverkusen przejmuje piłkę! Leverkusen przydobije, no niestety nie ma, ale Bayern musi odrobić ostatnie sekundy! Do meczu pozostało 3 minuty! 3 minuty do zakończenia! Co będzie się jeszcze dziać? Proszę Państwa, Leverkusen, Bayern blokuje. Bayern biegnie, Mario Gomez. Piszczek. Wurkor. I jednak wszędzie smuje grę i... z autu. Ostatnie 2 minuty do zakończenia tej rywalizacji. Bayern przejmuje, Bayern przejmuje, Bayern jeszcze mogą być dogrywka, ale niestety chyba to już koniec marzeń o zwycięstwie Bayernu. Coś niesamowitego. Bayern jeszcze ma szansę. Ten mecz już trwa. Czy Leverkusen dobije na 3-5, to już zobaczymy zwycięstwo. Bayern na Leverkusen, Bayern Leverkusen, biegnie, czy to będzie 3-5, niestety złe podanie i rzut z autu. Ostatnie sekundy. Bayern Leverkusen, to nie ma bramki. Było blisko do 3-5 w tym meczu, proszę Państwa. Mecz już powoli. Sędzia już za ostatnią minutę zakończy ten mecz. I Bayern Leverkusen chyba zwycięży ten mecz, proszę Państwa. To jest niemożliwe, że Bayern wygrywa pierwszy raz. Bayern Leverkusen wygra pierwszy raz z Bayernem i zaraz będzie ta się szyka już za kilka minut. Na meczu pozostała ostatnia minuta. Bayern tych strat nie odrobi. Czy przegra ten mecz? Czy Leverkusen, ale Bayern! Bayern Leverkusen! Jednak Bayern Leverkusen! Czy to będzie zwycięstwo Leverkusen? Czy pierwszy raz pokona Bayern złączony czas 5 minut i Leverkusen niedługo będzie się cieszyć. Zwycięstwo będzie 3-4, ale czy Bayern
i odrobi. Naprawdę to będzie się jeszcze dziać. Level kuzyn, ależ czy da radę, czy utrzyma ten prowadzenie i wygra. 2-1 pierwszy raz. Level kuzyn, 1 minuta doliczona. Level kuzyn, niestety jeszcze piłka. Jeszcze mamy tutaj, nic co się dzieje. Piszczek, Schumacher. Jeszcze tutaj Mario Gomez! Mario Gomez! Neuer! 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 Czy udają te straty? Mario Gomez! Nie! Jeszcze tylko Schumacher! Gomez! Gomez! Faul! Rzut wolny! Czy to jest rzut karny? Proszę Państwa, co tu się dzieje na tym spotkaniu? Rzut karny! Trzy. I Majer! Gol! Gol! Mamy remis! Majer wyląduje w ostatniej sekundzie tego meczu! Coś niesamowitego! Co tu się dzieje na tym spotkaniu? Ale się dzieje! 4-4! Coś niesamowitego! Czy będzie to grywka? Co tu się dzieje? Czy Bayern jeszcze wygra? Ostatnie sekundy! Czy Bayern Leverkusen straci swoje marzenie do zwycięstwa? Bayern jeszcze próbuje! Bayern musi trafić, abyś wygrał! Jednak tutaj nie ma kontuzji! Ostatnie sekundy! Czy to będzie dogrywka? Coś niesamowitego! Na tym meczu, ale może Bayer Leverkusen jeszcze może da radę! Bayer Leverkusen! Niestety mamy dogrywkę tego spotkania! Proszę Państwa, już powoli koniec! 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 Mamy 4-4 i rozpocznie się pierwsza część dogrywki. Zaraz tutaj się będzie dziać. Witam Państwa po przerwie. Pierwsza część dogrywki. Mieliśmy remis. Pierwszej i w drugiej. 4-4. Dogrywka. Będzie się dziać jeszcze w tym spotkaniu. Majer przejmuje piłkę. Majer. Majer przejmuje. Majer. Czy będą rzuty karne? Niestety przejmuje Majer Leverkusen. Ale Leverkusen był drugi tak blisko do zwycięstwa w tym meczu, proszę Państwa. To jest coś niesamowitego. Co się dzieje na tym meczu, proszę Państwa? Ale będzie się naprawdę działo! Piszczek! Piszczek! Jednak Bayer! Nie trafia, już by było 5-4! Niesamowity mecz dzisiaj! Ależ tutaj jaki mecz, proszę Państwa! Na tych treningach nigdy się nie grało! Leverkusen przejmuje. Na treningach się nie grało, proszę Państwa. Wujka nie ma, niestety to jest problem. Ale ten... Ta piłka, myślałem, że to już koniec. Ale niestety, jeszcze dogrywka, pierwsza część dogrywki. Leverkusen niestety traci piłkę. Coś proszę zmienić. Chyba już nie słychać, okej. Okay. Bayern jeszcze ma piłkę. Oni
jeszcze podanie do Schumachera z daleka i rzut autopompką. Jednak niestety. Ale co tu się działo w drugiej połowie? To jest coś niesamowitego. Bayer Leverkusen próbuje strzelić, aby prowadzić 4-5. Jednak niestety i rzut autu. Ta druga połowa to jest historia tego meczu. Bayer Leverkusen. Leverkusen! Obroniona bramka. To już by było 3-4. W tej pierwszej części dogrywki. Ależ tutaj się dzieje, proszę Państwa. Coś muszę się ustawić. Wypita. Tak, wujek. Wujek przyszedł. Bayer, wyżej górze, niestety obrona. Jeszcze do Wipka, ale to nie jest ten sam. Wyłączaj. 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 Prawda?